Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie Miłości Ojca Pio. Wszystkich świętych, świętego Franciszka z Asyżu, który jest patronem pierwszym systemu miłości, mnie osobiście również, tak mi powiedziano. Więc wzory mamy z najwyższej półki. Tam, gdzie szła duchowość przede wszystkim i powrót do nieba. Taki był Franciszek i do tego dążył. Owszem, później się tam stało różne rzeczy, nie chciano go, więc odszedł tak naprawdę, zrzucił habit, zrzucił wszystko na samym końcu i powiedział, że nie chce z takimi braćmi być za bardzo. Ale miał dobre intencje, chciał, zakon powstał. Ojciec Pio mi powiedział, o nim także pod koniec jego życia jego współbracia uważali go za psychicznie chorego, bo zupełnie się zachowywał inaczej niż oni, po ludzku. On się zachowywał w boski sposób, taki szaleńczy, a reszta taka była jakaś pobożna za bardzo. Był wolnym aniołem, robił to, co uważał za stosowne. Warto sobie poczytać kwiatki świętego Franciszka. <laughs> Oczywiście one są trochę przesłodzone, ale o nim tak właśnie, takie różne legendy są napisane. Legendy, bajki i rzeczywistości też. Rzeczywistość też. W każdym bądź razie takiego ducha miał, stąd te opowieści niesamowite. <laughs> Więc w takim systemie rozwoju wewnętrznego, duchowego, wi witam Was, bo ciągle to podkreślam, nasz cel jest jeden zrozumieć życie i powrócić do oryginalnego świata. A oryginalnym światem jest życie wieczne, jest Królestwo Niebieskie, tak to się określa, tak to również Kościół sobie tłumaczy. Można by powiedzieć, bo to jest Królestwo, to jest tak po staremu trochę. Powiedziane, ale niebo, inaczej niebo, czyli życie w szczęśliwości całą wieczność, gdzie jest poznawanie, gdzie jest podróżowanie i gdzie tworzy się sztukę dla sztuki, piękno dla piękna, a wszystko to razem dla szczęścia wszystkich. Więc warto to życie zrozumieć i w tym kierunku się ustawić. To ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego życzę. Wkładamy do koszyczka Ojca Pio wszystkie nasze różne sprawy zdrowotne, ekonomiczne, finansowe, sprawy pracy i sprawy rodziny, żeby się dobrze układało, żeby się za bardzo nie kłócić, bo niebo będzie uciekało. W niebie się nikt nie kłóci, a tutaj się kłócą w całym kosmosie, więc dlatego jest tak ciężko. Teraz też tam, właśnie, nie chcą wpuścić posłów prawi, prawi, prawicowych. Praworządny wyrok, który mają, że są niewinni, ułaskawieni, a jednak pan jeden, który jest marszałkiem, nie chce, go, nie chce ich wpuścić do Sejmu. Więc same kłótnie, widzicie, to nie jest tylko tak, że w rodzinach się kłócą, ale i kłócą się w takich rodzinach jak Sejm. Owszem, jest sejm po to również, żeby dobre prawa ustawiać, ustalać, no to mogą się trochę tam kłócić o pewne sprawy, bo nie, nie każdy wszystko przewidzi w prawie, co powinno być najlepiej. Dlatego wiele osób, wiele umysłów może coś ustalić, ale najważniejsze by było, żeby to ustalano w sposób łagodny, dobry i niebiański. Dlatego. System miłości powinien panować wśród posłów. Więc wkładamy również Polskę, sprawy Polski do koszyczka ojca Pio, również za pośrednictwem Jana Pawła II, który jest w niebie i który też, jak już nieraz mówiłem, obcował z ojcem Pio przez panią Krysię. Rozmawiał. Potem, jak już był papieżem, to chyba dwa razy się spotkał z panią Krysią. No, i listy były. Listy, bo ojciec Pio również odpowiadał na listy, więc dyrektor Radia Wetykańskiego, który też rozmawiał z ojcem Pio, bo wiemy, znamy go, jezuita to był wtedy, i woził właśnie listy Jana Pawła II do Nowej Huty, do Krakowa, żeby były odpowiedzi, ale on otrzymywał od razu odpowiedzi. Jak był na rozmowie, to pani Krysia ojciec Pio, odpowiadał na te listy papieża. Więc módlmy się za wszystkich o dobro i miłość, i o odwagę. Święty Michale, Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchronij nas przed demonem zła, który, jak Bóg, jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Teraz przeczytam. teraz padnie. Przeczytam wiersz, który kiedyś, taki hymn w zasadzie, który napisałem. Ojciec Piotr kazał mi pisać również wiersze, więc. Oszukać swoje serce. Panie, niewiele znaczy zewnętrzna pobożność. Bez ducha. Nie da się modlić z sercem i pokorą. Oszukać swoje serce można, ale co dalej? Panie, bez ducha wszystko jest pustym gestem. Tak wiele osób chełpi się ze swojej modlitwy, uważają, że najlepiej się modlą. Do kościoła chodzą, przebywa, odmawiają koronki, kochają obrazy święte. Na ich ustach tylko Bóg. O, panie, jakże to złudne, a gdzie ich serce? Trudno w to uwierzyć. Modlą się i zarazem z dala od ciebie przebywają. Czy jesteś, panie, z takiej modlitwy zadowolony? Ty, panie, mówisz przecież, że nadchodzi godzina, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać tobie cześć w duchu i w prawdzie. Ty, panie, nie chcesz budowli i sztucznych serc. Ty pragniesz tylko miłości. Dzisiaj wszystko podąża do sztucznej inteligencji, która będzie za nas myślała. No właśnie, to już myśli, ale tam nie ma ducha, oczywiście. W Sztucznej inteligencji nie ma ducha, nie ma życia. Tam jest, tam są puste, puste światło. Chociaż jest inteligentne, bo tak człowiek troszkę go ustawia poprzez różne mechanizmy. Komputer to też taka sztuczna inteligencja w sumie. Będzie jej coraz więcej, oby nam nie zagroziła całkowicie. Się spod kontroli wydobędzie i będzie nas goniła po placach sztuczna inteligencja. Przyjdzie jakiś robot, i będzie na gonił, bo mu się coś nie będzie podobało. Albo ktoś go tak zaprogramuje, żeby, żeby coś tam złego robił. Teraz parę myśli wam przeczytam. Takie krótkie na razie. Wnętrze jest zewnętrzną formą istnienia wiecznego. I słowa ojca Pio teraz. Na naszej Ziemi były już wyższe cywilizacje niż obecna. To już mówiłem nieraz, ale bo, bo właśnie zapisałem, między innymi, tutaj ojciec mi powiedział o Księżycu. Księżyc jest już przesunięty ludzką ręką. W naszym układzie słonecznym, oprócz Ziemi, jest jeszcze życie na jednym z Księżyców Jowisza, lecz jest to inne. Życie. Tak mi ojciec Pio powiedział. Bóg jest największy z największych i najmniejszy z najmniejszych. Cały wszechświat duchowy i materialny jest Jego energią. On jest wszędzie, chociaż żyje w światłości niedostępnej, bo my nie widzimy Go. Nikt Boga na ziemi nie widział, ojciec Pio mówił nikt dopiero w niebie można go widzieć. Przenika słońca i mieszka w naszym uśmiechu. W Nim żyjemy, poruszamy się i Nim oddychamy. Bo kosmici tworząc tą cywilizację, przecież wzięli energię, dostali ją przecież od Boga. Dusza ma tą energię. Wszystko, co stworzone, to stworzyła świadomość dusza. No, i to jest w sumie boska energia, ale w tym świecie powstała pycha troszkę wcześniej, no i porysowały się dusze. I ta energia jest źle wykorzystywana, dużo zła przez to jest. Dlatego można powiedzieć, że Bóg jest wszędzie, ponieważ to jest, dusza jest jego dziełem, a, a to dzieło, czyli ta dusza, robi różne rzeczy, kosmos nawet stwarza. Nie można od niego uciec, ponieważ jest on wszystkim jako energia i wszystkim jako inteligentna osoba. Obrazowo mówiąc, jest tak wielki, że niebo i światy materialne mieszczą się na jego paznokciu. A z drugiej strony jest tak mały, iż cały potrafi schować się w najmniejszej części atomu. Jego mocna miłość i transcendencja nie mają żadnych ograniczeń. Człowiek nie może sobie tego wyobrazić. Ojciec mówił, że Bóg może wszystko, nawet zdmuchnąć każdą świecę. Czyli mowa była o duszy wtedy, że każdą duszę może zdmuchnąć, zgasić. Ale nie robi tego, bo obiecał wolność wszystkim. Człowiek nie może sobie tego wyobrazić, lecz gdy go prawdziwie, w sposób wolny, pokocha, stanie się mu podobnym. Historia naszego powstania jest niezwykle ciekawa i obiecująca, dlatego nie wiedząc skąd mamy tak wielkie pragnienia. Bóg trzyma każdą duszę w swoich dłoniach. Gdy zechce, może zgasić jej wolny ogień. Jeśli przynosi więcej cierpienia niż radości. Słowa Ojca Pio. Innym razem właśnie mnie też dodał, bo nieraz mówiliśmy na ten sam temat wiele razy. Kiedyś właśnie powiedział, że wszyscy się zbawią, ale prawie to jest... Nigdy nie robione przez Boga, prawie, to prawie jest kluczowe, że niektóre dusze będą rozkodowane, unicestwione, ale to, to parę tylko tych dusz, ojcowie mówił. mówią. <laughs> a miliardy miliardów w kosmosie ich jest i wszyscy się zbawią, my też. <laughs> tylko musimy się ponaprawiać trochę. Wszystkie złe kosmosy istnieją tak naprawdę dzięki energii Boga. A szatani naukowcy myślą, że to ich energia, pycha. Tak nie jest. Wszystko jest zależne od Boga, ale dał On wszystkim wolność i ją szanuje. Przez wolność właśnie jest to zło, między innymi. Bo gdyby Bóg nie dał nam wolności i zakodował nas, na dobro tylko i na miłość, to by było pięknie. <laughs> ale dał wolność, bo wolność jest jeszcze piękniejsza. No ale koszt jest ogromny, że możemy czynić zło. Ale w ten sposób też się rozwijamy. W tym kosmosie, czyniąc również zło, bo czegoś nas uczy. Cierpienie, przykrość nas czegoś uczy również. Ale oby było jak najmniej tego, bo to nie jest prawdziwa nauka, to jest nauka taka poboczna przy okazji uczy nas dobro, pociąga nas dobro i piękno, wyłącznie. Człowiek znajduje się jeszcze na takim etapie, na drodze powrotu do Boga, że właściwie od Niego ucieka. Większość dnia jest zapominaniem o Nim, mimo to mimo że to On nas stworzył i dał nam warunki do zaistnienia. Wciąż chodzimy swoimi ścieżkami bez świadomości nieskończonego. My to chodzimy tak jak koty. <grytanie> Kot chodzi swoimi drogami. Możesz na niego tam wołać, nie wiadomo, to tylko popatrzy i pójdzie swoje, swoją drogą. I tak się trochę zachowujemy czasami, jak właśnie te koty. No ale to jest też piękne z drugiej strony, bo to daje dowód, że jesteśmy wolni, możemy robić, co chcemy. Wciąż chodzi mi swoimi ścieżkami, to już mówiłem. Czy to jest w porządku? Owszem. Wolność gwarantuje zapominanie o Bogu, nawet o niebie. Na tym polega wolność. Ale to musi być takie zapomnienie, które uwielbia go za jego dobry humor i moc. I słowo: Ojca Pio: Bóg to najlepszy rodzic i słucha każdego swojego dziecka. Tak mi ojciec Pio powiedział o Bogu to najlepszy rodzic wszystkich rodziców. Warto więc dialogować z Bogiem. Jeszcze jedna myśl. Kiedyś ojciec Pio powiedział mi: Jeśli za bardzo będziesz grzeszył w tym życiu, osobiście odbiorę ci to życie. Powiedział mi, że mi zabierze życie, jeśli będę za bardzo grzeszył. No bo po co grzeszyć? To nic nie daje, krzywdę się, in, krzywdę się innym robi. Cieszę się, że żyję, bo to oznacza, że aż tak bardzo jeszcze nie nagrzeszyłem. <laughs> jeszcze jedna myśl. Znałem dobrze tę osobę, czasem rozmawialiśmy o życiu. Nie chciała już żyć tutaj, choć była w miarę zdrowa, modliła się o szybką śmierć. Ta osoba rozmawiała z ojcem Pio. Modlitwa została wysłuchana. Gdy wychodziła od dentysty, nagle przewróciła się na chodniku i umarła. Ojciec Pio powiedział, że ta osoba żyła tylko raz na tej ziemi zaledwie otarła się o nią. To był ksiądz, i to mało tego to jeszcze mój przełożony był w Krakowie na małym rynku. Od początku nie rozmawiał, on później się dowiedział, dopiero jakby Dzięki mnie między innymi też i Ludwikowi tak pośrednio tak to się stało i on między innymi był kapelanem sióstr od miłosierdzia Bożego właśnie w Łagiewnikach i on mówi że już nie chce żyć że mu ciężko on taki wysoki bardzo wysoki był no i ojciec wysłuchał jego prośby dobrze to jeszcze na koniec może jakiś wiersz Maćka Taki krótki. Tyle nieznanych myśli, nierozpoznane sercem, Każda fluidem jest matczynym, Jaki komfort rodzaju ludzkiego. Matka ukazuje się między obłokami w płaszczu delikatnym i mówi: Nie każcie siebie toporem grzechów i zostawia ślad na ziemi pod niebem. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości i włączcie Radio Niebiańskie i słuchajcie go cały czas, czyli słuchać natchnień, żeby nas prowadziło tam, gdzie jest nasz cel i życie wieczne. Trzymajcie się i bądźcie. System miłości, w którym ciągle trwam, on dla wszystkich jest. Dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc, mój przyjacielu, choć pokażę ci ja, Bóg Anioła nam zesłał, wiedzą dachał. Ojciec Bio, Iskras Polski to miłość, więc podzielmy się nią. Ufaj kochany, Bóg ma dla nas.